Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo? Odpowiedź: tak. W dzisiejszym nagraniu prezentujemy 32 pytania z testów na prawo jazdy kategorii B. Wszystkie pytania są aktualne na styczeń 2024 roku. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi i rozpoczęcia nauki. Czy w tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na prawym poboczu tej drogi? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji powinieneś wziąć pod uwagę możliwość wtargnięcia pieszych na jezdnię? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo bez zatrzymania się? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się dokładnie przed przejściem dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy widoczne oznakowanie poziome zabrania zmiany dotychczas zajmowanego pasa ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny zabrania ci wjazdu za sygnalizator? Odpowiedź nie. Czy po tej jezdni masz prawo jechać zajmując jej całą szerokość? Odpowiedź nie. Czy masz prawo zatrzymać swój pojazd na prawym poboczu tej drogi? Odpowiedź tak. Czy jadąc tym pasem ruchu masz prawo zawrócić na skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy wolno ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po podniesieniu zapór kolejowych, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg? Odpowiedź nie. Czy przejeżdżając przez kałuże, powinieneś zmniejszyć prędkość tak, aby uniknąć ochlapania pieszych? Odpowiedź tak. Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok stojącego pojazdu komunikacji miejskiej, wykonujesz manewr omijania? Odpowiedź tak. Czy zaśnieżone szyby lub lusterka samochodu, którym zamierzasz kierować, utrudniają ocenę sytuacji na drodze? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji właściwie przygotowujesz się do wymijania? Odpowiedź tak. Czy widoczny znak ostrzega cię, że zbliżasz się do przejazdu przez tory tramwajowe? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji droga z pierwszeństwem przejazdu kończy się na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź: nie. W którym przypadku nie ma obowiązku przewożenia dziecka o wzroście poniżej 150 cm w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym zapewniającym bezpieczeństwo dziecka? Odpowiedź: A. Podczas przewożenia dziecka taksówką. Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym podczas jazdy nocą? Odpowiedź: C. Niewłaściwie ustawione światła. Na jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę uprawnia do kierowania pojazdem? Odpowiedź: A. Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy. Jaka pozycja za kierownicą umożliwi zmniejszenie efektu tzw. martwego pola w lusterkach występującego w czasie obserwacji drogi? Odpowiedź B. Dynamiczna, w zależności od sytuacji, odchylanie tułowia i głowy od fotela. Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym? Odpowiedź C. Kobieta w widocznej ciąży: Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? Odpowiedź: A. Nie, takie prawo jazdy wydaje starosta. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? Odpowiedź: B. Szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca. Jakie jest przeznaczenie trójkąta, który stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego? Odpowiedź B. Ostrzeganie o unieruchomieniu pojazdu na drodze z powodu awarii. Po spełnieniu którego z wymienionych warunków można przewozić samochodem osobowym, poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem przytrzymującym, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu. Odpowiedź B. Dziecko posiada zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu. Czy prawo jazdy Kat B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim? Odpowiedź B. Tak. Jakie warunki musisz spełnić, żeby po skończonym okresie zatrzymania nieprzekraczającym roku odzyskać prawo jazdy? Odpowiedź A. Uiścić opłatę ewidencyjną i przedstawić pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. Kierujesz samochodem osobowym. Jak powinieneś postąpić w czasie przejazdu przez rozległą kałużę? Odpowiedź C. Płynnie zmniejszyć prędkość jazdy. Z radością informuję, że właśnie zdałem egzamin na prawo jazdy KAT bez wynikiem 74 na 74 możliwe punkty. Egzamin składał się z 32 pytań, z czego 20 było podstawowych, a 12 specjalistycznych. Zdobyłem pełną punktację, co przewyższa wymagane minimum 68 punktów do zaliczenia. W trakcie przygotowań korzystałem z portalu poznajtesty.pl, gdzie znalazłem aktualne testy na rok 2024. Gorąco zachęcam wszystkich kursantów do skorzystania z tego źródła w celu skutecznej nauki przed egzaminem na prawo jazdy.